budżetowa metamorfoza salonu z aneksem kuchennym. Tym się dzisiaj zajmiemy, moi drodzy. I na tapet bierzemy właśnie oto taki salon z kuchnią i z jadalnią i ze wszystkim. I teraz uwaga, to jest mieszkanie pod wynajem. I osoba, która je wynajęła, stwierdziła, że hello, no niby jest wszystko fajnie, ale jest ciemno, bo to jest parter i jest dosyć ponuro, no bo mamy szare szafki kuchenne, mamy szarą kanapę, wiecie, nic tutaj się nie dzieje. I jednocześnie to mieszkanie jest takie bardzo chłodne, mimo drewnianej podłogi, chłodne w odbiorze. I jak je zmienić? Wynajmujący zgodził się na to, żeby przeprowadzić tutaj zmiany, ale my nie chcemy wydać dużo kasy. Zaczniemy od moodboardu, co? Nasz mood board, czyli upewniamy się, że wszystko do siebie pasuje. To jest bardzo proste, moi drodzy. Możecie albo wyrywać rzeczy z gazet, albo drukować, albo po prostu ułożyć jakieś elementy, które Was interesują w metamorfozie. Ocieplimy to wnętrze przepięknym kolorem, który nazywa się róża pustyni. On będzie połączony z takim delikatnym brązytem i jego użyję do zrobienia dekoracji na ścianach. A oprócz tego mamy, proszę bardzo, naturalny materiał, czyli fantastyczny wazon w kształcie muszli. Do tego mamy gałki. I teraz znowu, natura rządzi. Widzicie, tutaj ze sznurka jutowego, tutaj mamy kamień ze złotem i mamy fantastyczną, zobaczcie, tutaj poszewkę na poduszkę, która pokazuje nam te wszystkie kolory, które sprawią, że to wnętrze będzie słoneczne. Na jednym tchu to powiedziałam. Zacznijmy od malowania. No to dodajmy trochę słońca do tego wnętrza. Oczywiście za pomocą farb. Tylko uwaga, kolor to jest jedna ważna rzecz, ale druga ważna rzecz to jest rodzaj farby. Dlaczego? Bo jeżeli wybieracie farbę ceramiczną, to ona stworzy na ścianach taką powłokę, że będziecie mogli bez problemu tę ścianę czyścić z różnych zabrudzeń, a wiadomo, że o te zabrudzenia jest bardzo łatwo. Macie pewność, że te kolory nie zmienią się na przestrzeni lat. Po prostu nie musicie odmalowywać wnętrza co 2 lata. No i wiecie, że to będzie przyjemne malowanie. O tak, bo farba jest gęsta. Zresztą zaraz Wam to pokażę. Uwaga. Promień słońca. Jest. Jedziemy tą i tą. Zasada jest prosta. Jeżeli chcecie użyć bardzo mocnych kolorów, to trzeba mieć naprawdę pomysł i wyczucie, żeby zrobić to na wszystkich ścianach. Natomiast bezpieczne są kolory zgaszone i wtedy możecie nimi malować absolutnie każdą ścianę. To jest pierwsza warstwa. Zobaczcie, idealnie wołek sunie po ścianie, pięknie się to pokrywa, to jest dobra konsystencja farby. No po prostu magnat, ceramik są świetne, co Wam będę gadać. Bo są w ogóle 2 sposoby malowania ścian. Albo najpierw jedziesz i malujesz wszystko przy taśmach i na dole, albo tak jak ja, najpierw chcesz się nacieszyć, że będzie dużo, a potem się zajmę tą drobnicą. No, misiaczki. Macie najgorszą robotę. Najlepszą? Najgorszą? No proszę, naprawdę to lubisz bardziej? No. No ty żartujesz chyba. W życiu bym tak nie powiedziała. Jak na wakacjach się trochę zrobiło. Zobaczcie, taki piasek, słońce. No dobra, teraz funkcjonalność. To znaczy jeszcze będziemy malować, jeszcze będą tipy, spoko, ale pamiętacie, tutaj nie było żadnej funkcjonalności. Sprawimy, że zrobić tutaj miejsce zarówno, żeby pooglądać telewizję, przyjąć gości, usiąść z nimi przy stole albo porozmawiać siedząc na kanapach. A, i jeszcze będzie dużo przechowywania. Dobra. Teraz słuchajcie, ta szafka pod TV obok idzie. Tu. Widzicie, chcieli po prostu zrobić tak jak kiedyś, ale nie. Super. No i okej. I w tej chwili widzicie już, że tutaj powstaje nam naprawdę fajny, przytulny salon z aneksem kuchennym. I nareszcie jest, w ogóle jeszcze możemy tym, słuchajcie, wyjechać, bo nareszcie jest dużo miejsca do siedzenia. Tu jeszcze będą fotele. Dlaczego ich nie wstawiam? Bo teraz, moi drodzy, pokażę Wam, jak zrobić zarąbistą galerię na ścianie. Będziemy robić galerię na ścianie, więc dlaczego ja mam farbę w ręku? No, słuchajcie. Chcę podkreślić obrazy, które tutaj zawisną, również plamami, a właściwie kształtami w innym kolorze. I teraz ja wiem, że wcale nie jest łatwo wybrać kolor, który do siebie pasuje, bo czasami po prostu nie mamy na to pomysłu. Ściany mamy pomalowane tym kolorem, to jest róża pustyni. No, ja jako projektant wnętrz wiem, że te kolory do siebie pasują, ale jeżeli jesteście w sklepie, możecie spokojnie wyjąć telefon
początek przełączyć się na tryb aparat i widzicie, tutaj jest kod QR. Ciach. I teraz widzicie, mamy róże pustyni, wszystko fantastycznie. I niżej, jak przejeżdżamy, możecie sobie zobaczyć, że są zarówno inspiracje, ale są też kolory, które uzupełniają, kolory, które pasują. Po prostu magnat Wam daje na tacy takie połączenia. A ja Wam dzisiaj daję na tacy połączenie róży pustyni oraz delikatnego bronzytu. No i teraz tak. Pierwszy prostokąt się zacznie na wysokości 100. I teraz poziomica. Ale to jest ładny kolor, zobaczcie. Po pierwsze, fantastyczny jest ten kontrast. Widzicie, pomiędzy żółtym, a pomiędzy, no właśnie, trochę kolor kakao. Jest w nim jakiś fioletowy pigment, delikatnie różowy. Wygląda zarąbiście. Taśmę wolę zawsze ściągać na mokro, bo wtedy mam pewność, że nie usunę tynku. To jest właśnie baza pod naszą galerię. A jak powiesimy obrazy, wydaje Wam się, że tutaj w środku. Ha! Nic bardziej mylnego. Moja przyjaciółka Marika Jóźwiak uważa, że każdy, kto umie malować ściany, umie też malować obrazy i ma rację. Podpisuje się pod tym. Słuchajcie, farby do ścian to są fantastyczne farby akrylowe. My sobie nimi naprawdę możemy namalować obraz, ale możemy też sobie pokombinować i zrobić kolaż. Czasami nie mamy kompletnie pomysłu, co powiesić na ścianie. Nie chcemy wieszać gotowców, ale możemy te gotowce wykorzystać. No bo w różnych sklepach możemy sobie znaleźć jakieś takie, widzicie, plakaty, które są tanie. No i teraz, co to w ogóle jest? Te małe pojemniczki na farby. W sklepie są tak zwane testery. Jeżeli nie jesteście pewni, na jaki kolor pomalować swoją ścianę, jak ten kolor będzie grał ze światłem, które jest w waszym pomieszczeniu, albo z kolorem mebli, kupujecie sobie taki tester. Możecie nim pomalować albo ścianę, albo kartkę i powiesić na ścianie i zobaczyć, czy wam się ten kolor podoba. I ja dzisiaj wykorzystam zarówno te testery, których mam dużo, ale też wykorzystam oczywiście kolory, których użyłam na ścianie. No i teraz to będzie mój podkład. Czy trzeba mieć plan? Nie, nie trzeba mieć planu. Zobaczcie. Będzie paspartu. Możemy sobie część w ogóle zamalować. Jakieś elementy z gazet. Proszę. Mamy fajną papugę. Słuchajcie, możemy też wziąć po prostu plecówkę. Plecówkę albo ten tył od ramki. Przykleję taśmę. Pyk. A idźmy sobie w królewski diament. No zobaczcie, to wygląda jak obraz, a jak jeszcze dodamy do tego paspartu, to naprawdę magnatowe wycinanki i malowanki dają radę. Efekty mojej pracy z farbami ceramicznymi. Magnat, nie na ścianach, proszę bardzo. Z tego jestem bardzo dumna. Zobaczcie, fajne gradienty. Tutaj przechodzimy różnymi kolorami. Tutaj mamy niebo i oko sąsiada, tak to nazwałam. I trzeci jest kompletnie nieudany i wcale nie zawiśnie na ścianie. I dlaczego Wam go w ogóle pokazuję? Bo to jest ok. Tak naprawdę, żeby sobie stworzyć sztukę na ścianę, nie musi za każdym razem Wam wyjść. To ma być zabawa. Nie oczekujcie od siebie, nie wiem, żeby być niewiarygodnym artystą. Nie, bawcie się, bo to jest mega przyjemność. Tego Wam życzę. A teraz te dwa idą na ścianę, a ten do przechowania, bo będę go jeszcze kiedyś poprawiać. Wiadomo, nie ma obrazu, którego nie można przemalować. Tak samo jak ściany. Możemy wieszać obrazki w różny sposób, ale wcale nie wieszamy ich w środku, tylko normalnie łamiemy zasady. Możecie sobie wcześniej to narysować, możecie to wymyśleć, natomiast ja najbardziej lubię tak, żeby po prostu powiesić pierwsze i do niego na oko dopasowywać resztę. Voilà! Zobaczcie, jaki to jest prosty patent. Po prostu rysujecie dwa prostokąty i ta ściana z obrazami wygląda totalnie. Zobaczcie, proste rzeczy. To jest naprawdę coś, co zawsze możecie zrobić sami i nie kosztuje to dużo. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca.
Teraz tylko dywan, fotele. A, jeszcze tutaj chcę powiesić obrazki. Dlaczego? Dlatego, żeby trochę rozbić ten widok, nie rozbić dosłownie telewizor. No bo wiecie, mamy wielki czarny prostokąt i jeżeli coś tutaj powiesimy, jeżeli tutaj jeszcze jakiś kwiatek postawimy, to naprawdę on nie będzie tak przykuwał uwagi. Dajmy kwiatek, żeby się podwyższył. Mhm. To się zrywa i są po dwa. Okej. Okay. Mamy to! Wiecie, że jestem zmęczona, ale zadanie wykonane. Naszym zadaniem było przeprowadzenie budżetowej metamorfozy. Co to oznacza? To oznacza, że nie wymieniamy wszystkich mebli, nie ma wielkiego kucia, nie ma przenoszenia punktów świetlnych, ale jest kolor, jest malowanie ścian, no i co? Dokupiliśmy po prostu te dwa fotele i te dwie witryny. Cała reszta została. I co nastąpiło? No w tym małym wnętrzu, które było dużym pokojem, duży pokój, czyli mieści w sobie wszystkie funkcje, mamy w tej chwili bardzo fajny aneks kuchenny, który nie jest już zimny. Stół nareszcie znalazł swoje miejsce. Zobaczcie, tutaj bez problemu można usiąść dookoła. Mamy kanapę. Kanapa jest naprzeciwko foteli. I co się dzieje? Przyjmujemy sobie gości, siedzimy naprzeciwko. Tutaj mamy telewizor, który też z tych miejsc można bez problemu oglądać. Na ścianach cudowny żółty kolor, taka zgaszona żółć, która sprawia, że no, w tym parterowym mieszkaniu zrobiło się naprawdę słonecznie. I patent na ścianie z galerią. Słuchajcie, zostawiłam tutaj dwa obrazy własnego autorstwa. Mnóstwo potu, żadnych łez, ale powiem wam, że takie metamorfozy są najprzyjemniejsze, bo one są szybkie i naprawdę nie trzeba mieć wielkiej kasy, żeby pięknie mieszkać. Mam nadzieję, że was zainspirowaliśmy.